Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z BMG Drive. Dobrze, jest taki wstęp, oczywiście to nie będzie na autotune odcinek, żebyście sobie nie myśleli. Nie ma takiej opcji. W dzisiejszym odcinku, tak jeszcze sobie muszę opcję zmienić na ten, na tryb pełnoekranowy. Już wam powiem, co będzie w dzisiejszym odcinku. Opcje. Ekran, to zawsze jak się minimalizuje, to się ten... Dobrze, w dzisiejszym odcinku sobie spróbujemy porobić wyścigi na tym tutaj oto torze wyścigowym. O. Najpierw może pojedziemy tym samochodem, którym mam ustawiony jako domyślny, zobaczymy, przepraszam was oczywiście za dźwięki kierownicy, pojedziemy tym, zrobimy wyścigi samochodem elektrycznym, samochodem hybrydowym i drifty autobusem, żeby było ciekawie na sam koniec. Więc zapraszam was serdecznie do oglądania. A więc zacznijmy od przejazdu tym samochodem. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak jak powinno. Mamy mało paliwa, no specjalnie jest tyle. No i przesterowałem, no już takie fajne. Fajny dźwięk cywania. Nie no, może spróbujmy jeszcze raz. Zacznijmy już od tego momentu, tej wiecie, żeby nie przedłużać. Wiem, nie jestem kierowcą wyścigowym. Czemu to się zrobiło? To nie byłem ja jak coś. Zatrzymał mnie mniej w miejscu. A cóż, bywa. Czemu się tu cały czas hamulec świeci? Nie wiem, lampka ten zacięła.
Ed się ograniczy zbyt szybko jazdę, jakby ktoś nie wiedział. Ja jeszcze sprawdzę, czy się nagrywa, oczywiście się. O, tak, nagrywa się bardzo ładnie. Mam nadzieję, że nie powinno wam przycinać zresztą, bo no, myślę, że na dobrym sprzęcie to nagrywam, nie na sprzęcie, na którym robię live, na innym, lepszym, więc... No Beam Engine Drive no niestety wymaga lepszego sprzętu od Train Driver 2. W miejscu działa gorszy internet aktualnie, więc no niestety live'u bym z tego miejsca nie mógł robić na tym komputerze, więc... Ale odcinki mogę dla was nagrać. Ja dobrze, no to taka pokazowe zakończenie, więc teraz samochód elektryczny, proszę. Ruszamy z tego samego miejsca, z pozycji i w ten domowy, jak to tu początkowej, no jak to tam zwał, tak zwał. Oczywiście nie pojedziemy tym moim zmodernizowanym, tylko pojedziemy tym, co dodali ostatnio do gry. Tak, dodali elektryczne samochody do Beam Engine Drive. O, jak ładnie się wszystko... ...się wszystko dodało. Czyli jedziemy. Dobrze, zacznijmy jeszcze raz, bo to tak jest, jak człowiek ma akurat ważne telefony, kiedy nagrywa, jak nie nagrywa, to oczywiście nikt nie dzwoni, ale jak się weźmie za nagrywanie, to nie, to oczywiście wszyscy, teraz cały świat musi dzwonić. Dobrze, więc przełączmy się na początku na ten... na ten tryb jazdy sportowej, jeśli chodzi o stabilizację, wrzućmy, tu jest automat, oczywiście nie manual, tak wsteczny. Parking, to wrzućmy aktualnie bieg do przodu i pedał. Elektryki mają to do siebie, że mają bardzo dobre przyspieszenie. Handsfree na wysoki moment obrotowy. Na kierunkowskaz na torze wyścigowym, bardzo mądrze. Dobrze, więc dajcie mi się skupić. Dobrze wyszło. Chyba nie miało wyjść dobrze. Dobrze, więc za późno powiedziałem, żebyście dali mi się skupić, więc teraz na pewno wyjdzie o wiele lepiej. Wiem, że jak ktoś nie umie jeździć, to się tłumaczy. Nie wiem, co sobie pomyślicie. Fajny żyroskop w ogóle jest w tym samochodzie, tam po lewo.
Możecie się popatrzeć, jakie są przeciążenia. Cały czas antypoślizg działa, kontrolę trakcji. Pod wrażeniem prawie dobrze wszedłem w ten zakręt. Dobrze, więc w takim bądź razie zacznijmy już od ten, bo to już jest końcówka. Mówię, prawie idealnie wszedłem, więc myślę, że mi to wybaczycie. Z tym samochodem. No dobrze, uznajmy, że dojechaliśmy do końca. Niestety coś nie wiem. Coś chyba nie poszło, tak jak miało wyjść. Dobrze, więc co teraz może hybrydą, co? Jak hybrydą, potem wam może pokażę ten mój ten. I samochód elektryczny, taki z modyfikacją. Powinien tak trochę inaczej działać, więc zobaczymy też jak on działa, a potem drifty autobusem. Hybrydy mają to do siebie, że mają bardzo wysokie obroty, nie wiem czemu akurat, no ale tak zrobili. Oczywiście na najlepszych przykładach. I wiem, nie skupiłem się na jeździe. Nie słychać, że to hybryd. Mam nadzieję w ogóle, że mnie chociaż trochę słychać. Thank you.
Dobrze, jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzę, czy to jest na pewno tak. Już kiedyś zastanawiało. Właśnie. Czemu taki nowy samochód nie ma wspomagania kierownicy założonego fabrycznie? No. A teraz u mnie wszystko działa ładnie, ta kierownica płynnie chodzi, tak jak to w samochodzie, nie tak jak wtedy. Nie rozumiem, czemu to tak jest, więc próbujmy jeszcze tak przejechać, teraz powinno o wiele inaczej się jeździć, uwierzcie. Teraz jak się tam to założyło właśnie te wspomaganie, to bardziej się o to odczuwa, jakby się jechał prawdziwym samochodem niż wtedy. Tak realnie oczywiście. Driftem wlazłem, tylko trochę mnie obróciło. Jest tylko jak komputerowy. Żebyście nie myśleli, że to tak w prawdziwości też tak można, nie może. Była hybryda, co ja tu mówiłem jeszcze, że on tutaj zaprezentuje. A to może jak już wam tak prezentuję, to on zaprezentuje normalny samochód. Prawda? Wrócimy na start. Takich rzeczy też lepiej w prawdziwości nie robić, że się wyrzuca bieg, bo sobie łatwo można z trzynie biegów popsuć. Gdzie wyrzuca wsteczny, jadą do przodu. Dobrze, więc teraz wersja niehybrydowa, tak?
oczywiście widać, że ten elektryk miał o wiele lepszy start, tak? Zobaczymy jeszcze tam na prosty, on się tam rozpędzi do 210, zobaczymy jak ten. Nie, to ma jeszcze spoilery i też, no, miarę też się rozpędzi. Wolniej mu idzie ten rozruch. Bardziej, że ten ma lepszy docisk, więc musi kłanić ślizgania, a tamten jeszcze jechał cały czas na kontroli trakcji. No i właśnie widzę, jak się skupiam na jeździe, że się nie skupiam. Już jeden klawisz, no. Już wiem, który miał ten klawisz, psuje sobie, muszę go zmienić, bo to no, nie psucie rozrywki jest. Ja się rozpędzam, a on się zatrzymuje w miejscu. Skrót. Czyli tym razem idzie w ruch autobus. Nie wiem czego, to jest normalny autobus, on nic nie jest modyfikowany, to jest normalny autobus, no więc za chwilę zobaczycie, tylko sobie tu jeszcze zmienię podgląd na trochę inny silnik. I wrzućmy biegi do przodu. Zobaczcie, na tym pierwszym zakręcie, zobaczcie, jak miło ten autobus rusz. No i zwykły autobus elektryczny, tak, no. Mały się rozpędza, no nic wielkiego. 80, no i tu już traci moc pomału. Idzie na 90, już ledwo co osiąga tą prędkość. Ja wam go zaprezentuję, że da się nim driftować jednak. Idzie, aż bokiem idzie. To trzeba uważać, bo on jest dosyć długi i można czasami tyłem o barierki zahaczyć. A na przykład to jak teraz to zrobiłem, a teraz też zahaczyłem. W tym leci? O, wtarły mi się teraz te bariery. Trzeba na nie naprawdę uważać. Może to nieźle popsuć drift. Czasami się też drifty kończą.
Chester. Jeszcze na końcówkę wam zaprezentuję prędkość maksymalną tego autobusu na czystej mapie. Żeby nie być tak mówiąc, no tak jak na początku powiedziałem, że ten autobus jest zwyżły. Żeby nie być czemu on tak dobrze driftuje, to on zaprezentuje jego prędkość maksymalną. Oczywiście co to by było za gra w Beam Engine Drive bez porządnej kasacji pojazdu. Sprawdźmy to sobie jeszcze z zewnątrz, a ładnie się autobusik niósł. Tył jest trochę wnieciony od czegoś innego, na właściwie od tego mojego przyhaczenia o barierki tyłem podczas tych driftów. Więc widzę, że czas naszego odcinka pomału się kończy. Dlatego ostatnia rzecz, jaką obiecałem. Pusta mapa. I prędkość maksymalna autobusu. Uwierzcie mi, że opony pękają do gdzieś w połowie. No nie całe opony, te bliźniaki, tylko te jedna część bliźniaków z tyłu zawsze pęka. A może najpierw tego mojego podstawowego wam pokażę, jak już ten... Już tak... Dla porównania. O 305, 6, 7, już tam widzę konie spadają po lewo. 310, 11, 12, no z ledwością na te 300, może 15, jest i 315. Ej, tutaj miał taki długi odcinek drogi, my już naprawdę tutaj pokonaliśmy trasę, nie wiadomo jak długą, dłuższą od trasy, nawet startowego dla samolotu, więc... Jak tam drogą hamowania? Czy tak wygląda droga hamowania z 317 km na godzinę? Dobrze, więc wróćmy może na pozycję. Właściwie ten samochód ma jeszcze nitro. A czy dzięki nitro uda nam się rozpędzić do wyższych prędkości? Bo ja zapomniałem, że ja tutaj nitro wsadzałem przecież do tego. Próbujmy i z nitrem. I silnik chyba pójdzie. 330. Jest 340. I się obroty kończą przy 340. Silnik już nie daje rady, no niestety. I silnik już się psuje przez tą moc. Więc wyhamujmy oczywiście z 340 tym razem. Samochód mi się bardzo podoba, bo na ten, ja zrobiłem miękkie zawieszenie. On jest bardzo dobry do driftu. Na dobry początek, jakby ktoś chciał podriftować, to tym samochodem.
teraz się przeskoczyła w tej mocy do tańca, dzięki temu nitro osiągnęliśmy. Widzicie, on normalnie ma tylko tam do 800. Koniec razda, a z nitrem ile jest? A bo tu jest turbo plus N2, tak? A bo samo turbo... No do 600, a z nitrem 800. Nic, no już chyba widzicie co się dzieje. A już się przegrzewał, a to dlatego poszło, bo się przegrzewał. Nie, zgasło mu się trochę. Już ledwo to jedzie. Czy jedziecie to? Nie czuję ten brak mocy w tym samochodzie. Jaki dym zostawia w ogóle. Masakra. Ciśnij. Jeszcze ten autobus. Na prędkość maksymalny autobus. Dłuższy będzie ten odcinek, już to widzę. Się trzyma, no. Patrzcie. Wytrzymały ten silnik. Może trochę nitra jeszcze. I na szósteczce jeszcze nitro. No już się nitro nie skończyło. Nieśmiertelny normalnie ten silnik. Coś się w nim popsuło, ale jeszcze jedzie. No. I poszedł. Szlak go trafił, zbyt dużo obrot. Nie, dobrze, więc jednak przejdźmy do tego autobusu, już wam nie będę tutaj robił wypadków tego autobusu, jeśli chodzi o na przykład uderzenie w ściany, bo to też bardzo ładnie wygląda, no ale zachowajmy jeszcze chociaż odrobinę na następne odcinki. Więc przejdźmy do takiej kamery, z takiej kamery rozpęd i potem zewnętrznej kamery i na dzisiaj kończymy. Bardzo z poślizgiem kół wchodziłem, to trzeba się trochę wolniej jednak rozpędzać bez tych poślizgów, bo inaczej można się nie rozpędzić. Wszystko z umiarem, nawet gestrze. O, już widzicie, opona pękła prawa i lewa, tak? Jedna czyni bliźniaka, druga się trzyma. Oczywiście cały czas z piskiem opon jedziemy, więc jeszcze się rozpędzamy z tego wynika, tak? Widzicie, ledwo co się idzie utrzymać na kursie, bo driftem lecimy bokiem po prostu, o. Kierujmy trochę. Widzę jednak, że siła ośrodkowa jest taka duża, że on i tak idzie bokiem. 477 prędkość maksymalna, tak? Teraz rozpędźmy się do tej prędkości z kamery zewnętrznej, żebyście mogli zobaczyć, jak to też i tak wygląda. A moc. I dźwięki też są super. Wyżyłowanego silnika elektrycznego, piłowanego, zażynanego i że wręcz. Ciężko się nim skończyć, naprawdę. Wiem, słyszycie moją kierownicę, no ale niestety takie prędkości, że to nawet prosta jezdnia nie jest w stanie. Już jedna oponka poszła lewa. Aktualnie lecimy bokiem, jakby się ktoś pytał.
477 trzymań finalnym kiśnięciu pedału gazu. Jest moc. Naprawdę ona jest. Nawet driftem leci przy tych prędkościach. Łatwo jest to wpadnięcie w koźnik, naprawdę. Tył autobusu lata po prostu jak chce. No teraz się staram ustabilizować, a jakoś poszło. Nawet jeśli chodzi o utrzymanie tej prędkości, dalej temu autobusowi pewnie przy oporach powietrza jest no ciężko. Bo słychać o ciekawe jeszcze ścigają. Dobrze, więc na koniec jeszcze nie wiem, może razy dwa jakieś takie drifty, a... przy 480 km na godzinę. No i dobrze, przejdźmy może do tego, do hamowania. Jak wygląda hamowanie? Powiem tyle, hamowanie tutaj nie wygląda. O, i zahamował. Więc to na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć, pa, pa. No i 40 minut.